Was serdecznie 3 dnia festiwalu Malta po premierze spektaklu Mesjaszy. Premiera odbyła się wczoraj o godzinie 19. I naszymi gośćmi są dzisiaj twórcy tego przedstawienia. Jan Czapliński, autor scenariusza, Aneta Groszyńska, reżyserka tego przedstawienia, Marcin Kącki, również autor scenariusza. Podejrzewam, że część z Państwa spektaklu jeszcze nie widziała. Zapraszamy dzisiaj i jutro. Natomiast myślę, że kwestia mesjanizmu nikomu nie jest w Polsce obca. Także zapraszam wszystkich do uczestnictwa w rozmowie. Ja tę rozmowę zainauguruję, poprowadzę i początek, natomiast później oczywiście oddam Państwu głos, będzie możliwość zadania pytań. I chciałam zacząć od kwestii Georgiego Szpiro, który był punktem wyjścia tego projektu. Mianowicie rok temu zgłosiliśmy się do Anety z propozycją wystawienia spektaklu na podstawie powieści węgierskiego pisarza Mesjasze. W Polsce powieść ukazała się w 2009 roku i wywołała spore poruszenie. Ostatecznie spektakl, który powstał, nie jest stricte sceniczną adaptacją powieści, natomiast jest spektaklem inspirowany powieścią Szpiro. I chciałam Was zapytać, co w tej powieści było dla Was inspiracją? Jakim kluczem wybieraliście poszczególne sceny? Co Was w tej powieści zainteresowało, a co zdenerwowało, jakoś zirytowało? Janek, może od Ciebie zacznę. Myślę, że Mesjasze to jest w gruncie rzeczy trudna książka. Rzeczywiście, kiedy ona się tam te 8-10 lat temu już prawie ukazała, to wywołała spore poruszenie. Natomiast wydaje mi się, że dla nas, którzy próbowaliśmy się zmierzyć z adaptacją tej książki, problem polegał pewnie trochę na czym innym, bo jak rozumiem, też na podstawie oczywiście recenzji, różnych tam dyskusji, które się wokół tej książki odbywały, i poruszenie, które ona wywołuje, bierze się głównie z pewnej deziluzji, której dostarcza nam Szpiro. Z takiego dosyć radykalnego odbrązowienia tego, co przedstawiamy sobie jako dosyć istotny mit naszej historii, naszej tradycji. Mit wielkiej emigracji, mit tego, co działo się po powstaniu listopadowym, tych dwóch dekad, trzech może, od roku 1830. No i że Szpiro wykręca tę historię, pokazuje ją jakoś tak od kuchni, że tak powiem. I jasne jest, że ktoś, kto uderza w mit, pokazuje go od strony codziennego życia, musi wywołać poruszenie. Natomiast chyba nie na tym polegał nasz problem z adaptacją tej książki. Myślę, że to raczej wynikało z tego, że ona jest jednak bardzo mocno zanurzona w tamtym czasie, chociażby z tego względu, że Szpiro pisze głównie na podstawie archiwów. Znaczy on pisze na podstawie tekstów, które są dostępne w bibliotekach. I układa to w jakąś taką fabularną linię, ale to są teksty, do którego każdy, to są teksty, do których każdy może sięgnąć. To są dzienniki, które ci ludzie pisali, pamiętniki, no oczywiście wykłady, odezwy, teksty z gazet itd. Tego tam było mnóstwo.
I tym samym ta książka rzeczywiście jest bardzo mocno osadzona w tamtym czasie. No a my jakoś próbowaliśmy chyba, koniec końców, to co wyszło, próbowaliśmy, że tak powiem, raczej brać tamte postaci, brać tamte wydarzenia, brać tamte historie, czy wybierać je takim kluczem, który pozwala nam jakoś, że tak powiem, rezonować na dziś. I w związku z tym to był oczywiście bardzo arbitralny wybór, ale jeśli pytasz o klucz, to wydaje mi się, że tak, że szukaliśmy raczej jakiegoś takiego potencjału, że tak powiem, aktualności w tych wydarzeniach, czy takiego narodowo-wyzwoleńczo-polsko-patriotycznego wymiaru uniwersalnego. I te wydarzenia po prostu sobie, czy te fragmenty tej książki powybieraliśmy sobie i ułożyliśmy z nich coś w rodzaju takiego kolażu. Myślę, że z taką intencją, kiedy się przystępuje z taką intencją do adaptowania książki, że jednak raczej staramy się mówić o dzisiaj, to ciężko jest po prostu w którymś momencie wiernie podążać za fabułą, którą przedstawia Szpiro. Często dzisiaj w takim razie, jeszcze tylko Państwu powiem dla tych, którzy nie czytali Mesjaszy, że książka ta liczy chyba około 900 stron, więc zrobić z niej przedstawienie, które trwa godzina 15, to jest bardzo duże wyzwanie. No ja myślę, że to jest niemożliwe. W jakimś sensie zmierzyć się z taką książką, z takim założeniem, żeby opowiedzieć rzeczywiście to, co tam jest przedstawione jako historia, żeby to jakoś na scenie oddać. Myślę, że to jest niemożliwe, ale jednocześnie też myślę, że nie to jest zadaniem teatru. To jak linkowaliście to ze współczesnością? To było tak. Najpierw powstała wersja pierwsza, taki tekst, który w pewnym momencie zdecydowaliśmy włożyć właśnie naszą rzeczywistość. Musimy troszeczkę uciec przed słońcem, które goni nas. Ja myślę, że wszyscy Państwo widzicie, co się dzieje za naszymi oknami, co się dzieje w naszej rzeczywistości. Znaczy, jest bezdyskusyjne, że wokół nas toczy się jakieś głębokie zjawisko mesjanizmu, cierpiennictwa, martyrologii. To znaczy idei, która od dawien dawna buduje polską tożsamość. Te daty na końcu, a nie, to nie wiem, zdradzą puenty spektaklu, ale mamy taki motyw, w którym mierzymy się z naszymi punktami w naszej historii. To są powstania, to są sytuacje, w których Polak zachowuje się w sposób graniczny do końca, w sposób rejtanowski. I jeśli spojrzymy na tę rzeczywistość dzisiaj, to ona niewiele odbiega od tego, o czym pisał Szpiro, co próbował zrozumieć. My byliśmy ciekawi, skąd on czerpał nie tylko swoją wiedzę, ale też skąd czerpał fascynację tym mesjanizmem. I postanowiliśmy z Anetą do niego polecieć. Polecieliśmy do Budapesztu. Ja chciałem zrobić wywiad do dużego formatu. Siedzieliśmy u niego dwa dni. I stał przed nami człowiek, który był nie tylko zafascynowany, ale on wręcz użył takiego słowa, że zazdrości nam naszego mesjanizmu. On zaczął mówić o Węgrach, którzy są bierni, którzy są pozbawieni umiejętności buntowania się, chociażby nawet bez powodu. Wymieniał rok 56 jako jedyną okoliczność łagodzącą swoje twierdzenie, ale tak naprawdę uważa, że to dzięki Polsce cały blok wschodni odzyskał wolność. I zdaliśmy sobie sprawę, że oprócz mesjanizmu, który nas irytuje, jest jeszcze mesjanizm, który innych fascynuje. I zastanowiliśmy się, jak to pogodzić. I zaciągnęliśmy rzeczywistość, która jest wokół nas. Mnie od początku fascynuje postać, tragiczna, dramatyczna postać Piotra Szczęsnego. Zadawaliśmy sobie pytanie, ja pamiętam taki spór, który mieliśmy z Jankiem, bo ja wyciągnąłem taką hipotezę, czy aby przypadkiem Piotr Szczęsny też nie jest szalonym mesjanistą.
I pamiętam, że w tym sporze zastanowiliśmy się, na ile w sytuacji, gdy ktoś, kto jest wierny lub bliski naszym ideom, staje w takim kontekście obrony z naszej strony. Tak? Znaczy, my postrzegamy Piotra Szczęsnego, jeśli mamy poglądy, które Piotr Szczęsny wyznawał, to znaczy dążenie do wolności, odrzucenie jakiejś opresji, ataku na konstytucję, to w pewnym momencie przestajemy go postrzegać jako mesjanistę i szalonego. Ale jeśli tak jest, to znaczy, że również bronimy mesjanizmu. I to były takie modele rzeczywistości, które postanowiliśmy zaciągnąć. Użyliśmy formuł reportażowych, użyliśmy formuł, które w dużym stopniu determinują to, co widzimy, ale również użyliśmy formuł protestu, który usłyszeliśmy na scenie od samych aktorów. Pojawiła się forma niezgody aktorów, kilku z aktorów, niezgody na zagranie czegoś, niezgody na pokazanie czegoś. Zobaczycie Państwo spektakl i uznaliśmy, że to też zbierzemy. Nagle ci aktorzy byli zdziwieni, że mogą wyrazić swoje zdanie. Natomiast my uznaliśmy, ok, bierzemy wasze monologi, nie chcecie czegoś zagrać, to my powiemy dlaczego. Dlaczego tak zrobiliśmy? Dlatego, że uznaliśmy, że skoro to jest spektakl o nas, o naszej polskości, to musimy pozwolić wypowiedzieć się wszystkim, także aktorom, jeden do jednego i bezgranicznie. I chyba to było założenie, które mnie bardzo inspirowało. To znaczy to, że to jest spektakl o nas. Jeśli to jest spektakl o nas, on musi być do końca prawdziwy. Tak, już reasumując, dla tych z Państwa, którzy nie czytali książki, to konkretny moment, który opisuje Szpiro i konkretną sytuację, którą opisuje Szpiro, to jest moment, w którym cała nasza wielka emigracja do Niemiec zakładają w Paryżu sektę koło Sprawy Bożej pod przewodnictwem Andrzeja Dwieńskiego. No i to jest taka wspólnota zbudowana właśnie na tej traumie powstaniowej. I myśmy sobie po prostu próbowali nałożyć tę sytuację tamtej wspólnoty, tamtych ludzi, którzy zebrali się w tamtych okolicznościach dziejowych na nas dzisiaj, na aktorów, na naszą wspólnotę, którą obserwujemy i, albo brak jej. I podejrzewam, to też jest jeden z takich tematów, który bardzo mocno funkcjonuje w tym spotkaniu. Znaczy pytanie o to, czym jest ta wspólnota, jak ją budować, czy jest fikcją. No i tak, generalnie nakładamy historię tamtych ludzi na historię nas tutaj, korzystając z naszych prywatnych rozmów. Jakie pytanie zadaliście aktorom? Dokładnie. Wiesz co, pytań było dużo, one się pojawiały w procesie pracy. Nawet nie miało odczuwać się kurza, czy... Też, co nas kurza. Bardziej staraliśmy się raczej stworzyć taką przestrzeń, ponieważ dotykaliśmy wielu tematów. Ten spektakl tak jest spotkany z wielu pytań tak naprawdę naszych. Staraliśmy się stworzyć taką przestrzeń dla siebie i dla tej grupy aktorów, której no właśnie, swobodnie mogliśmy sobie zadawać pytania i na nie odpowiadać i wykorzystać po prostu to, co z tych naszych rozmów, z tych naszych pytań, to co wydawało nam się najcenniejsze. Ale nie siedzieliśmy na próbie i nie pytaliśmy ich, co was wkurwia i lubimy teraz tę scenę. To raczej był taki naturalny proces. Co macie, się śmiejesz? No tak, teraz tak zrobiłeś, to prawda. Jak zorientowaliśmy się, aktorzy oczywiście zorientowali się, że tekst jest mocny, że w tekście posługujemy się różnymi formułami, które są stabilizowane, na przykład scenogramą z katastrofy Tupolewa. Oto był bardzo poważny bój, między innymi nawet z kompozytorem, który się zastanawiał, czy powinien do tego wziąć piosenkę, bo zrobiliśmy z tego piosenkę, która nie jest parodią, która jest oddaniem głosu, która jest dla mnie przynajmniej. Dla mnie na przykład była bardzo poruszająca. To jest piosenka, która jest na zamknięcie całego spektaklu, to też jeszcze powiem, zdradzę. Więc jest wiele, w tym kontekście jest wiele takich sytuacji, w których aktorzy zaczęli szeptać między sobą. A ja nadstawiałem uszy. Widzę jakiś protest, jakieś zarzewie małego buntu, no to
ściągam aktora na dół pod teatr, idziemy do piwnicy i tam sobie gadamy. No i tak to wyglądało. Michał, który gra Toriańskiego, w pewnym momencie pojawiła się na scenie podczas próby. Zresztą to Aneta może opowie jeszcze, że w dużym stopniu praca na spektaklu opierała się na improwizacjach właśnie również po to, żeby wydobyć z aktorów to, co ich boli. Pojawiła się jakaś dyskusja o tym, co kogo boli, czy ktoś może walczyć. Michał miał opowiedzenia parę fajnych historii ze swojego życia. No to schodzimy na dół, rozmawiamy sobie 2 godziny. Ja z tego robię monolog, przetwarzamy to na tekst. Okazuje się, że to gra, że to na scenie jest to fascynujące słowo z teatru organiczne. I tak to powstawało. Krzysztof, który mówi, że on nie będzie łaził po krzyżu, że to jest w ogóle dla niego chucpa, a cały spektakl, powiedział, jest równowarty. Ja to już tak sobie. A przepraszam, no to dawaj, Krzysiu, no to rozmawiamy. Z siebie, ten twój protest. A nagle Krzysztof jest zdziwiony, że ja to przerabiam na scenę. Ale to gra. To ja chyba za dużo zdradzam. Nie, bo jeszcze się okaże, że większość z Państwa widziała, więc może powinniśmy ujawniać, nie wiem ile osób, już tutaj widzę, że Panie kiwają głowami, czy nie, jednak ukrywamy część, ukrywamy. Ja chyba w ogóle zgubiłem wątek pytania, więc może nie. To ja może zadam kolejne, mianowicie czy też nawiązujące do tego, o czym mówiliście przed chwilą. Otóż w tekście Ryszarda Koziołka, w programie spektaklu, pojawia się takie zdanie: historia to nie zawartość archiwów, ale przepełnione nią umysły żywych ludzi. Mi się to bardzo spodobało też odnośnie tego, co mówiliśmy o Szpiro, że jednak powieść Szpiro jest bardzo mocno osadzona w archiwach. Jest to jednak pewnego rodzaju montaż chyba, prawda, różnych fragmentów, wiele tam jest cytatów. Dla mnie osobiście nie była to łatwa lektura, muszę powiedzieć, przyznać się. I mam poczucie, że właśnie wciągając w to też opowieści aktorów, nawiązując do współczesności, jakoś właśnie sprawiliście, ta powieść, jakby ten temat zszedł z takiego poziomu idei i tego mesjanizmu właśnie tak bardzo teoretycznie widzianego i dyskutowanego i wszedł właśnie w takie mięso, bym wręcz powiedziała. Właśnie stał się bardziej ludzki i padają jakby to, że dopuszczacie do głosu właśnie Krzyśka, który się nie zgadza, który ma inny światopogląd, to, że wpuszczacie jednak tę drugą stronę, drugą odsłonę polskości, wydaje mi się bardzo ważne. Tam też zresztą pada takie zdanie, że my zawsze robimy spektakl dla swoich, to znaczy mówimy o pewnych rzeczach w taki sposób, który trafia do ludzi, z którymi się spotykamy, z którymi się w zasadzie zgadzamy, że tak sobie potakujemy, wyjdziemy ze spektaklu, no i potem powiemy bardzo fajnie, tak się upewniamy jakby w tym wszystkim. Wy dokonaliście trochę też innego ruchu. Moje pytanie jednak, czy mimo to, że to, że go dokonaliście, jednak sprawi, że te tematy mają szansę się jakoś otworzyć? Czy jednak pozostaniemy w tym kręgu, robimy swoje dla swoich? Czyż teatr daje jakąś taką możliwość tworzenia dialogu? Tutaj też wczoraj mieliśmy zresztą rozmowę, pewnie część z Państwa była, o możliwości dialogu. Czy teatr jest taką przestrzenią, czy może się nią stać dzisiaj? To jest duże pytanie. Myślę, że bywa, ale czy zawsze jest, tego nie wiem. To, że robimy spektakle dla tych, którzy są już przekonani, jest oczywiście w jakiejś mierze uproszczeniem, ale to uproszczenie pozwala chyba też uchwycić jakiś taki bardzo charakterystyczny chyba moment, w którym znalazła się taka ogólnie pojęta sztuka krytyczna. Moment, który ja czytam jako kryzys. To znaczy
próbujemy opowiadać w teatrze o tym, na co się nie zgadzamy, próbujemy opowiadać w teatrze o tym, co nas wkurza, próbujemy walczyć o historię, podsuwać trochę inne narracje, obracać językami, którymi opowiadamy sobie historię, jątrzyć, to jest jasne, ale jednocześnie nie mam dobrych argumentów tak naprawdę na podparcie tej tezy, ale mam takie poczucie, że kilka takich też bardzo głośnych wydarzeń na przestrzeni ostatnich lat. Najgłośniejszym spośród nich oczywiście jest klątwa Oliwiera Frelicha, do której niejako nawiązujemy, czy jakby próbujemy też trochę pogadać z tym spektaklem w naszym spektaklu. Pokazała coś takiego, że teatr właśnie nie jest przestrzenią dialogu. To znaczy, im większy ferment coś wywołuje, im większy spór, im większy skandal, im więcej dymu robi się z takiego przedstawienia, jakim jest na przykład klątwa, paradoksalnie tym bardziej okazuje się, że teatr nie jest przestrzenią dialogu. Znaczy teatr jest miejscem, które może nazywać pewne granice, wskazywać je, ale w tym momencie mam poczucie, że nie mamy dobrego pomysłu na to, jak te granice przełamywać. Ponieważ koniec końców, to też jest coś, co mówi Krzysztof w tym swoim monologu, takim proteście przeciwko temu spektaklowi. Koniec końców to się równie dobrze mogło nie wydarzyć. Jesteśmy po tych samych stronach. My jesteśmy tu, oni są tam, my jesteśmy tam, oni są tu. Nieważne. To się mogło nie wydarzyć. I w tym sensie mam poczucie jakiegoś takiego bardzo mocnego kryzysu, w którym w tym momencie teatr krytyczny się znajduje. To znaczy opowiedzenie się już takie bardzo mocno, wyraziste opowiedzenie się po jednej stronie niewiele już nam załatwia. I w tym sensie może należy właśnie jakoś to próbować nazwać, jakoś o tym próbować opowiadać. A może trzeba się po prostu pożegnać z taką fantazją, że teatr to jest miejsce, w którym zawiązujemy jakąś wspólnotę i że to jest właśnie przestrzeń dialogu i tak dalej. A może po prostu nie mam na to lepszego pomysłu i gadam głupoty. Aneta, głupoty jak gada Janek, czy nie? Nie, na pewno wspólne jest to rozpoznanie jakiejś bezradności, bo faktycznie jest tak, że akurat my podróżujemy sobie ze swoimi spektaklami po małych, mniejszych miastach i to też dla nas jest ważne, że ten spektakl tutaj ma premierę, ale będzie pokazywany od przyszłego sezonu w Sosnowcu. No i chcielibyśmy, żeby był pokazywany i chcielibyśmy faktycznie te idee spotkania, czy dialogu, czy otworzyć taką możliwość rozmowy, to znaczy myślę, że Janek nie opowiada głupot, ale recepty na to, jak przemnąć taki kryzys, myślę, który wszyscy widzimy, no, jakby spotykamy się w teatrze, do teatru chodzi konkretna grupa społeczna, chodzą ludzie o konkretnych poglądach, do konkretnych teatrów o konkretnych poglądach, tak? Wiadomo, że te konkretne sceny mają swoją wyrobioną publiczność i w sumie zaczynamy się zamykać w pewnych kręgach, uwaga, zaczynamy się zamykać w pewnych kręgach. No i w tym momencie ciężko tutaj mówić o dialogu, kiedy tak naprawdę mam poczucie, że gadamy do siebie, nie? No tak, no i ten spektakl jest jakąś próbą wybrnięcia z tego, to znaczy podjęcia jakiejś próby rozmowy, oddania głosu obu stronom. Sprawdzimy, co z tego wyjdzie, to się okaże. A wracając jeszcze do samego scenariusza, chciałam się zapytać, bo jednak jedną z głównych, jest to bardzo zespołowy spektakl, to też od razu powiem, natomiast no, nie da się ukryć, że jedną z głównych postaci, no bo też głównym przedstawicielem emigracji był Adam Mickiewicz i on tutaj też pełni określoną rolę w spektaklu i nawiązując do poprzednich waszych
spektakli twoich i Anety, czyli spektakli Liza Polska, Superstar, Sienkiewicz Superstar. Się chciałam zapytać, czy wasz spektakl mógłby się nazywać Mickiewicz Superstar? Czy to jest, można na niego patrzeć jako na taką trzecią część trylogii? Wydaje mi się, że nie. Że Mickiewicz nie był Superstar? Pewnie był Superstar. Jasne, że był Superstar. Ale kto wie, czy przez moment sami nie mieliśmy takiej fantazji, żeby właśnie o Mickiewiczu też opowiedzieć jako o superstar i zrobić sobie trzecią część naszej trylogii, i w ogóle byłoby wspaniale, bo okazałoby się, że nasza recepta, że tak powiem, na mierzenie się z historią się sprawdziła, ale na to właśnie nie wyszło. Z kilku pewnie powodów. Kto wie, czy najpoważniejszy nie jest taki, że Sienkiewicz Superstar, czyli nasz ostatni spektakl, to jest opowieść o kimś, kto mniej lub bardziej, pewnie bardziej na jakimś poziomie podświadomości, ale jednak zarządza naszą wyobraźnią, taką historyczną, zbiorową wyobraźnią. Ten Sienkiewicz w nas jest. I możemy go sobie szukać na różnych poziomach, przez różne skojarzenia, przez obrazy, przez zdania i tak dalej. Mickiewicz chyba w nas tak bardzo nie jest. W tym sensie od tego Mickiewicza nie mieliśmy się chyba trochę jak odbić. Znaczy on nie dawał nam takiego napędu, jaki nam dawał Sienkiewicz. Dużo większy napęd dawały nam pewne abstrakcyjne oczywiście jednak pojęcia i tematy, które były związane z Mickiewiczem, ale tym samym z właśnie tym środowiskiem wielkiej emigracji, z Kołem Sprawy Bożej i tamtym czasem. Które się wiąże z Mickiewiczem, tak jak mówiliście o spektaklu, że to jest mesjanizm, który krąży, który jest w naszym krwi obiegu. Ale chyba właśnie Sienkiewicz jednak funkcjonuje po swoim poziomie świadomym, a mam wrażenie, że te wszystkie tematy, które uruchamia figurę Mickiewicza i ten moment w naszej historii porozbiorowy i po tym listopadowym, że to jest taka jednak przedsięwzięcie zbiorowe, też nieświadomość. I tutaj nam się skończyły na te narzędzia, których używaliśmy w poprzednich spektaklach, i dlatego też dołączył do nas Marcin, tak? Znaczy, to spotkanie zdecydowanie nas przeniosło w teraźniejszość. No i myślę, że przez to jest naprawdę jest szczersze, bliższe i głębsze. No weź powiedz coś, Marcin. Jeszcze tylko jedną rzecz, jeśli mogę dodać. Bo Mickiewicz, z którym się spotykamy w Mesjaszach, to jest Mickiewicz, który właściwie jest już po wszystkich swoich najważniejszych osiągnięciach. Znaczy, to już jest Mickiewicz, który dawno napisał Pana Tadeusza, Dziady i tak dalej. To jest Mickiewicz, który jest w kryzysie. Jest Mickiewicz, który nagle nie potrafi pisać. Nie jest w stanie przez ładnych parę lat wyrzucić z siebie słów. I w tym sensie to jest Mickiewicz, który jest właśnie, tak jak nasza sztuka publiczna, jest w kryzysie. Więc opowieść o Mickiewiczu jako o superstar byłaby tutaj jakąś taką już grubą ironią, na którą ktoś może nie udało nam się wykształcić, wiesz, wykształcić przestrzeni. Nie? Mickiewicz superstar to byłaby pewnie opowieść o Mickiewiczu przed powstaniem. Też w Sienkiewiczu mieliście, jakby w spektaklu Sienkiewicz Superstar, tam pojawiały się, z Sienkiewiczem dialogowała druga strona polskiej tradycji, czyli pojawił się na przykład Stanisław Brzozowski. I a propos mesjanizmu, tak wczoraj padło, a propos mesjanizmu właśnie, w rozmowie z Adamem Michnikiem tutaj na placu, nazwisko Brzozowskiego, ponieważ Adam Michnik powiedział o dwóch obliczach mesjanizmu. Znaczy jednej właśnie o tym, jednym obliczem mesjanizmu miałby być ten mesjanizm Tobiańskiego,
a drugim obliczem mesjanizm Brzozowskiego. Co mnie jakoś zaskoczyło, bo jakoś nie wiązałam Brzozowskiego z mesjanizmem. Ludzie nam zasnął. Wchodzimy w jakieś akademickie dyskusje. Nie, no właśnie wydaje mi się, że nie akademickie, bo znaczy zależy jak pojmujemy mesjanizm, bo Adam Michnik pojmuje go jako coś, co sprawia, co zmienia świat na lepsze. O tak to określił wczoraj. My się z Adamem Mickiewiczem, z Adamem Michnikiem, czyli z moim szefem, nie zgadzamy, że to jest kwestia pokoleniowa. Czyli jednak mesjanizm jest związany z krzyżem. Znaczy, polski mesjanizm to po prostu wylewasz sobie na głowę benzyny. To jest Piotr Szczęsny, który jest tą tragiczną, straszną postacią, który... Dlaczego on to zrobił? On to zrobił, ponieważ doszedł do granic swoich możliwości postrzegania rzeczywistości. Bo być może, ale to mówię gdyby, tak? Gdyby nie wiemy przecież. Być może jego wrażliwość kompletnie nie pasowała do tego świata. Nie radził sobie z tym. Natomiast sięgnął po jakiś gest ostateczny, który, gdy zaczęliśmy o tym pisać, to dostaliśmy list od jednego z polskich psychiatrów z pytaniem, ludzie, co wy robicie? Wy gloryfikujecie człowieka, który miał jakieś zaburzenia głębokie, tak? Bo dla psychiatry człowiek, który popełnia samobójstwo, ma głębokie zaburzenia. Tak na to patrzę psychiatrycznie. Ale jest druga rzecz, to jest literacko, spojrzenie literackie, spojrzenie przez epos, spojrzenie przez nie wiem, psychologię społeczną, tak? To zaczynamy wtedy wchodzić właśnie w dyskusję akademicką, czym jest mesjanizm Brzozowskiego, czym jest mesjanizm może za Polskę też. Czym się różni pozytywizm w swoim mesjanizmie od romantyzmu w swoim mesjanizmie? No to był potem mesjanizmem racjonalnym, pragmatycznym, jakoś postępowym, tak, bym wtedy jakoś rozumiała. Nie wiem, żyjemy w kraju, w którym, jeżeli sobie weźmiemy te daty, które rozkliwiamy w piosence w naszym spektaklu, to każda z tych dat, jeżeli weźmiemy Powstanie Warszawskie, to każda z tych dat oznacza jakiś masowy, wielki gród. Najczęściej bezsensowny, albo skazany na porażkę. I mnie to interesuje, dlaczego my, jako Polacy, nie jesteśmy w stanie stworzyć więzi społecznych na takim poziomie, żeby się porozumieć i nie dopuścić do władzy idiotów i wariatów, albo dlaczego pozwalamy, żeby rządzili nami wariaci, którzy potrafią zdemolować w ciągu kilku miesięcy do więzi społecznej, bo rozpad społeczeństwa, jaki dzisiaj obserwujemy, jest moim zdaniem nie do naprawienia. Ja próbuję sobie wyobrazić na przykład na moją manetę, żebyśmy zrobili spektakl o tym, jak będzie wyglądać Polska po tym, gdy PiS przegra wybory. Czy będą rozliczenia, czy będzie gruba kreska, czy to się da w ogóle zszyć, czy będzie mesjanizm. Mesjanizm, czyli okej, przegraliśmy, to teraz ktoś musi zginąć, prawda? To mnie fascynuje. I ja sądzę, że jeszcze wrócę do tego, o czym mówiliście, o tym teatrze, jaką teatr powinien pełnić rolę w tej sytuacji. Żaden teatr nie pomoże dzisiaj. Nie tylko nie pomoże teatr, nie pomoże kultura. Kulturotwórczość jest bezradna wobec takiego rozpadu społecznego. Jeśli moja matka głosuje na PiS, to jest, teraz powiem prawdziwą historię, moja matka głosuje na PiS, mój ojciec głosuje na Platformę i oni się kłócą o telewizor i sobie piloty zabierają, żeby jedno nie oglądało TVN24, a drugie TVP. To jest wojna domowa w rodzinie. To znaczy pozwoliliśmy na to, stworzyliśmy sobie w swoich sercach, w swoich krzyżach taką metodę na nieradzenie sobie z rzeczywistością, że jak sobie nie radzimy, to pozwalamy na to, że przychodzi jeden czy drugi wariat i rozbija to więzi społeczne. Przecież to, co się zdarzyło w 1941 roku w województwie łomżyńskim, to znaczy te 150 pogromów Polaków na Żydach, to jednym z przyczyn tego był właśnie błyskawiczny rozpad więzi społecznych. Okazało się, że one są zupełnie iluzoryczne. Pytanie jest teraz, czy teatr powinien się tym zajmować, czy odpowiadać na pytanie i doradzać. A po jaką cholerę? Teatr to nie jest psychoterapia, teatr to nie jest kozetka, teatr ma się zajmować teatrem i zajmować się tym, co nas wkurza. Ale czy jest możliwe poprzednie jako przestrzeń dialogu? Słuchaj, jeżeli jestem twórcą, Janek jest twórcą, Aneta i my się spotykamy, to musielibyśmy być bardzo nieszczerzy, żeby powiedzieć tak, no dobrze, denerwuje nas rzeczywistość, nie radzimy sobie z nią, jesteśmy bezradni, ale musimy teraz szukać dialogu z ludźmi, których albo nie lubimy, albo którzy nas co gorsza nienawidzą. Musimy do nich wyciągnąć rękę. Chcemy się obrazić, odwrócić plecami. Nie, ale możemy też... No to właśnie doprowadza do sytuacji, w której jesteśmy obecni. Ale my się na nikogo nie obrażamy. Przecież my się na nikogo nie obrażamy. My po prostu wyrażamy coś, na co albo nie ma naszej zgody, albo co próbujemy zrozumieć, albo co wymyka się naszego rozumowania, prawda?
Nie jesteśmy w stanie zrozumieć, jak to jest możliwe, że Adam Mickiewicz chciał nabyć papieża. Gdy czytaliśmy, bo ja czytałem Szpiro, to zdałem sobie sprawę z tego, jak ja wiele nie wiem o wieszczu. Naszym wieszczem, tutaj 500 metrów stąd, czy kilometr stąd, jest pomnik człowieka, który jest nazywany wieszczem, który chciał nawrócić papieża. Proszę sobie wyobrazić, że dzisiaj jakaś znana postać publiczna ogłasza w telewizji polskiej wiadomościach, że on właśnie idzie do Watykanu i będzie nawracał papieża. A za 100 lat mu wybudują pomnik. To tam była jeszcze bardziej paradoksalna sytuacja, za 100 lat, sytuacja, za 100 lat nie... wybudują pomnik. No tak, to jeszcze była bardziej paradoksalna sytuacja, bo to nie Mickiewicz pojechał do Watykanu, tylko oni wysłali Żyda, żeby nawracał papieża. Mickiewicz Stowiańskim, czyli kimś, kto jest... mógłby być współczesnym wariatem i trybunem ludowym zapraszanym przez jakieś zupełnie niszowe media, bo poważne media by go nie zaprosiły. Wspólnie stwierdzają tak, że wysyłają Żyda do papieża, żeby on nawrócił papieża nie tylko na sprawę polską, ale w ogóle religię zmienił. I tego się nie da zrozumieć racjonalnie. Tak? Nie da się zrozumieć tego, że postaciami, które dzisiaj kreują nasze pojęcie tożsamości, bo jesteśmy przecież zlepieni z tej tożsamości, z tych wszystkich lektur szkolnych, z naszych polonistek, które lały łzy, jak ktoś przychodził i mylił się w drugiej zwrotce w Panie Tadeuszu. Jesteśmy z tego zbudowani, a okazuje się, że to są wszystko wariaci, tacy sami jak my być może my też jesteśmy takimi wariatami. I nie radząc sobie z tym, próbujemy to pokazać w spektaklu. Czy to będzie dialog? Mnie to nie interesuje po prostu, czy z tego będzie dialog. Ja nie będę chodził po przystankach autobusowych i zapraszał ludzi, którzy są mi obcy i dobrze, żeby przyszli do teatru. No, to nie jest moja rola. Moją rolą jest stworzyć z Jankiem Zanetą, rzucić to na żer i powiedzieć: ludzie, co wy o tym sądzicie? Pokłóćcie się teraz, jeżeli możecie. Ja bym wolał, żeby ludzie się kłócili o sztukę, a nie żeby siedzieli zgodnie i sobie kiwali głowami. Mam nadzieję, że trochę rozbudziłem Państwa. W którymś z tekstów Pawła Demińskiego pada takie zdanie, ktoś mówi: nie chce mi się z wami pięknie różnić. Bo ja myślę, że to też jak dobrze coś nazywa, że tak powiem, w naszej kondycji, nam się też już po prostu nie chce, nie? Znaczy to nie ma już tej... Ta stawka, nie warta. Pytanie jest proste, jak to przecież... My też zadajemy sobie pytanie, czy przyczyną katastrofy Tupolewa była mgła, czy może 300 lat mesjanizmu, tak? Jeśli piloci mówią, będziemy próbować do skutku. Jeśli jeden z nich namawia tych pilotów, mimo sytuacji, która jest skrajnie odpowiedzialna, to też pytanie, czy to nie jest mesjanizm. A poza tym, ja się ciągle zastanawiam jako reporter od kilku lat, jak rozmawiam ze swoimi bohaterami. Jeśli naprzeciwko mnie staje człowiek, który uważa, że prawa grawitacji zostały zawieszone w Smoleńsku, że one nie istniały. To teraz jak ja mam z nim rozmawiać? Czy jabłko spada do połowy, a do połowy lewituje? No, czy jeśli się zgodzimy na to, że zawieszamy prawa grawitacji, to zgadzamy się na wszystko. Znaczy musi być gdzieś ten koniec tego szaleństwa. Trzeba gdzieś powiedzieć: stop, bo tu jest mur. Jeżeli ktoś chce obalić prawa Newtona, no to musimy postawić mur, bo za chwilę wszyscy będziemy fruwać. To już jeszcze ostatnie moje pytanie, już oddaję Państwu głos. Mianowicie dotyczy ono jednak kwestii Brzozowskiego i tego drugiego oblicza mesjanizmu, które miało być tym mesjanizmem, znaczy tą próbą zmiany świata na lepsze, ale poprzez właśnie jakąś taką rację, poprzez racjonalność, poprzez pragmatyzm, jakiś jakby bliski takiej tej postępowości. Tak formułował, czy tak próbował jakoś ukierunkować polskość Brzozowską, a jednak pod koniec życia dokonał i on akcesu do katolicyzmu, jednak ten krzyż w jego życiu w jakiś sposób wygrał i w jego też myśli o Polsce. Więc się chciałam Was na koniec tylko zapytać, czy dla Was osobiście po zrobieniu spektaklu o mesjanizmie, tym mesjanizmie, który jest jakoś w polskim krwiobiegu, myślenie, czy według Was możliwe jest pomyślenie polskości bez odnoszenia się do krzyża? W Licheniu, na targowisku, można kupić plastikowy kałasznikow, gdzie na magazynku jest Matka Boska, a na rączce jest Jezus Chrystus na krzyżu. On kosztuje 14 zł, jest chińskiej produkcji prawdopodobnie, ale na zamówienie Polaków. Dzieci ponoć bardzo go lubią, bo tam wchodzi prawie pół litra wody na Wielkanoc.
I to jest chyba, wiesz, taka może przaźna, ale trochę odpowiedź na twoje pytanie. To znaczy, nasz katolicyzm, jak ja rozmawiam z księżmi, głównie ze ściany wschodniej, przepraszam, że używam tego sformułowania, o takiej mierności intelektualnej, takiego zdygotania umysłu na poziomie seminaryjnym już, brak podstawowej wiedzy na temat, nie wiem, sporu między świętym Tomaszem a Augustynem, a tylko i wyłącznie wybrane umysły, które widzę w Kościele, to jest dla mnie polski krzyż. To jest właśnie ten jarmarczny, przaśny krzyż, nie mający nic wspólnego z filozofią teologiczną. Możemy sobie mieć 10 tygodników powszechnych. Mógłby z bardzo złych stać ksiądz Tiszner. Adam Michnik mógłby apelować o to, żeby traktować Kościół przez ewangelizację, a nie przez licheń, gdzie można kupić plastikowy kałasznikow na Wielkanoc. Ale to nic nie da, ponieważ mamy w sobie tą głęboką, jak sądzę, potrzebę tego, żeby iść zawsze z duchem Kościoła, ponieważ on nam daje poczucie bezpieczeństwa. Mógłbym tu zrobić mały quiz, że jeżeli tutaj wśród naszych zgromadzonych jest połowa ateistów, to połowa z nich chrzciła swoje dzieci i wysłała do komunii. Dlatego, że prosiła o to matka, dlatego, że prosiła o to babcia. Nawet jeżeli chcieli ten chrzest z siebie wyrzucić, to nie są w stanie iść drogą zgodnie ze swoimi przekonaniami, ponieważ ten krzyż jest na każdej drodze. Mam wrażenie, że to jest uwaga do mnie, bo ja jestem ateistką, która zamierza ochrzcić swoje dziecko. Ale możesz nam teraz opowiedzieć o swoim krzyżu, jak on jest głęboki i dlaczego tam tkwi. Jest jedno ostatnie zdanie, już pod supraszlem stał taki znak drogowy w kształcie krzyża. Po prostu to były dwie rurki, na którym był... to były dwie rurki skrzyżowane, które stały tam 20 lat. I tamtejszy zarząd dróg miejskich postanowił to wykorzystać i zawiesił tam uwaga krowy, uwaga pasy i uwaga droga śliska. I ludzie zaczęli protestować, że został skrępiony krzyż. Mimo, że to były dwie zwykłe rurki, które tam zawsze stały i służyły jako linia telefoniczna. Ale oni tam zobaczyli krzyż, bo oni zobaczyli to, co chcieli zobaczyć. To co było do mnie. Proszę Państwa, ja bardzo chętnie oddam mikrofon. Jeżeli mają Państwo pytania, to myślę, że twórcy bardzo chętnie na nie odpowiedzą. Nie trzeba, nie muszą Państwo wszyscy widzieć spektaklu. Ci, którzy nie widzieli, mogą zadać pytania innego typu, szersze, o kwestie, o których tutaj mówiliśmy, więc bardzo zapraszam do zabrania głosu. Może ktoś się chce pokłócić, bo ja się już od tygodnia nie kłóciłem. Czyli wszyscy przyszli zgodnie z naszą ideą ideologicznie. Wszyscy się zgadzamy. W takim razie, proszę Państwa, zapraszam na spektakl, który można obejrzeć jeszcze dzisiaj i jutro w Poznaniu. Spektakl Mesjasze. Aneta Groszyńska, Jan Czapliński, Marcin Kącki są twórcami tego spektaklu. Jeżeli nie uda się Państwu obejrzeć dzisiaj, jutro w Poznaniu, po wakacjach zapraszamy już do Teatru Zagłębia w Sosnowcu. Dziękujemy bardzo.